Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo za przybycie. Dzisiaj mamy niezwykłe spotkanie, bo niezwykły jest prelegent. Pan profesor Turski, jak był pierwszy raz pytany, o czym chciałby mówić, bo ja z nim tak rozmawiam, o czym chciałbyś z nami rozmawiać, to on powiedział, że o wpływie psów na matematykę lub coś podobnego. Zdziwiło mnie to, ale ja nie protestuję. No ale jak Państwo wiecie, teraz obecna wersja jest taka, że będzie mówił o oszustach w nauce, a o czym będzie mówił, to się zaraz przekonamy. I bardzo prosimy pana profesora. Ja rozumiem, że atmosfera kawiarni jest taka, że ja mogę się w zasadzie trzymać tematu. Mogę również mieć pewne dysgresje. Czy zauważyli państwo, jak nagle ucichły sprawy dotyczące straszliwego zagrożenia naszej prywatności związane przez inwigilację elektroniczną tego świata? Związane z tym, że podobno wszędzie nas podsłuchują, prawda? Nagrywają, widzą, śledzą, a kurcze blade, kilkaset ton żelastwa w postaci samolotu lecącego trasą lotniczą zgubili. Więc jakoś tak chyba nie za bardzo z tym podsłuchiwaniem. To taka rzecz. A druga rzecz, pani profesor Fikus wywołała diabła z lasu, mówiąc o tym tytule książki. To mi przypomniała się taka anegdota, którą mi opowiadali rodzice sprzed wojny z Krakowa. W Krakowie był taki sławny, po wojnie też jeszcze był, sławny polonista, to się kiedyś mówiło. Pewnie teraz to się mówi inaczej. Profesor Nietzsche, sława taka. I któregoś dnia w katedrze, przed wojną były katedry, potem jest zlikwidowana, powiesił kartkę. Studenci, co u mnie mieli zdawać egzamin, mają się stawić tam któregoś dnia. Następnego dnia na tej kartce było przekreślone co i napisane było którzy. Następnego dnia którzy było przekreślone i było dopisane ręką Nietzscha. Ktoś nie zna języka polskiego. Cytat z Mickiewicza. O Matko Święta, co w jasnej, w ostrej stroi bramie. Następnego dnia to się było przekreślone i było napisane. Co wolno Mickiewiczu, to nie tobie Nietzschu. Więc z tym, z tą, ale to a propos, czy w, czy na pustyni, zaczynam, będę się starał trzymać tematu. Pani profesor mnie poprosiła, żebym powiedział coś o nauce, więc to jest ten tytuł. Tak się jakoś ciekawie złożyło, że właśnie, jak Państwo zobaczą w trakcie tego wykładu, bardzo ciekawy przyczynek do treści tego wykładu ukazał się dzisiaj rano na portalu Onet w Warszawie z wypowiedzią jednego wybitnego uczonego z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który odwołał, że grafen to już jest nieważny, że on teraz zbawi świat przy pomocy innej substancji, jemu bliżej znanej niż grafen. Zaraz Państwo zobaczą, dlaczego o tym mówię, bo to jest taka metoda ogłaszania osiągnięć naukowych w mediach. Proszę Państwa, jak to jest? To jest, proszę Państwa, to jest kopia artykułu z soboty z New York Timesa, ze stron naukowych New York Timesa, który ciągle ma sekcję nauki w odróżnieniu od Gazety Wyborczej, gdzie napisany jest artykuł miliarderzy, zwracam uwagę na to, że bilion po angielsku to jest miliard, miliarderzy z wielkimi ideami prywatyzują badania naukowe w Stanach Zjednoczonych. Artykuł pokazuje, ile to tam tych miliardów jest włożonych. Ciekawostką jest, że tylko w Bostonie prywatni inwestorzy, prywatni, nie licząc publicznych pieniędzy, włożyli w zeszłym roku czteroletni budżet Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Rzeczywiście o to chodzi i pokazuję to dlatego, że musimy sobie zdawać sprawę, że nauka znalazła się w potrzasku,
która sobie sama zafundowała, godząc się na zmianę uprawiania nauki zaraz po II mniej więcej wojnie światowej. Oczywiście wiadomo, że nauka została wplątana w badania, no, w jaki sposób efektywny prowadzić wojnę, i to tak naprawdę nauka wygrała wojnę. Jeśli policzyć, ile osób ocalało z powodu stosowania nauki, to jest jakaś niesamowita liczba. Takie badania socjologiczne są prowadzone. W każdym razie po II wojnie światowej państwa chciały się wycofać z finansowania nauki, żeby wróciło tak, jak było przed wojną. No bo było bardzo dobrze, bo się okazało, że w czasie wojny ci naukowcy byli, potrafili to wszystko zrobić. No ale naukowcy się uparli, żeby było inaczej. I admirał Berg, który zarządzał finansowaniem nauki w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej, no przegrał wojnę i mamy tą, znaczy wojnę z naukowcami, którzy chcieli się podporządkować władzom politycznym, bo chcieli mieć jeszcze więcej pieniędzy. I sprawa jest o to, że naprawdę nauka jest w wyścigu o pieniądze i dlatego takim mottem mojego tego dzisiejszego wykładu w jakimś sensie jest wypowiedź tego pana Willego Suttona. Pan Sutton to był król, to był jeden z najsławniejszych gangsterów ograbiających banki. To jemu zawdzięczamy takie powiedzenie. Jeden z dziennikarzy zapytał, dlaczego on tyle tych banków okradł. Powiedział, no bo tam są pieniądze. Prawda? I to od tego czasu to jest powiedziane. Notabene ten zwrot, where the monies are, jest standardowo używany w kodach medycznych. Amerykanie używają tego jako wypowiedzi podczas zabiegów chirurgicznych, które się mówi, co tam trzeba uciąć, wyciąć. No i o tym mówią. Otóż, no dobrze, to jest pan Sutton. Otóż my mamy wrażenie, że naukę wszyscy kochają. Prawda? Że naukę to kochają, tylko się przygłupi politycy na niej nie znają i starają się nie dawać na nią pieniędzy i w ogóle utrudniać życie. No, postaram się państwa przekonać, że nie zawsze jest to prawdą. To jest na przykład George Bernard Shaw. To jest wypowiedź George Bernarda Shawa. Tu będzie zaraz po polsku. Ja rozpaczliwie zmagałem się z moimi niektórymi slajdami i wyszły mi częściowo w mieszanym języku, jak zaraz państwo zobaczą, za co bardzo przepraszam. Otóż Shaw na przykład uważał, że nauka w ogóle nie jest potrzebna, że ona stawia tylko problemy. Nigdy nie można nic do końca wiedzieć. To w ogóle nie jest na nic nikomu niepotrzebne. Oczywiście nie wszyscy poeci mają taką opinię, bo na przykład Wisława Szymborska jest autorką tego cytatu, który uważam za bardzo ważny. Nauka nie stawiająca pytań staje się szybko martwa, pozbawiona niezbędnego życia i ciepła. W skrajnych przypadkach znanych z dawnej i obecnej historii staje się wtedy śmiertelnie niebezpieczna dla społeczeństwa. Bardzo polecam lekturę takich esejów Wisławy Szymborskiej o nauce. Ich jest mnóstwo, kilkanaście. I warto je przeczytać. Ale oczywiście są ludzie, którzy naprawdę nie wierzą w rozwój nauki. Na przykład Wacław Havel. Pokażę państwu cytat sławnego wystąpienia Havla na konferencji w Davos w 1992 roku, w której mówi, że upadek komunizmu powinien być uważany jako znak, że współczesna myśl oparta na założeniu, że świat jest obiektywnie poznawalny i że wiedza w ten sposób zdobyta może być uogólniana, rozbudowywana, doszedł do wielkiego kryzysu. Epoka, która została przez naukę stworzona, ta epoka, która stworzyła pierwszą globalną
nawet planetarną, jak pisze, techniczną cywilizację, osiągnęła swoje kres i znajduje się już nad przepaścią. Prawda? To mi przypomina sławny dowcip o Chruszczowie, który mówił, że kapitalizm stoi nad przepaścią, a my się staramy go przeskoczyć. Prawda? Więc to jest wypowiedź no, w końcu bardzo wybitnego myśliciela, nie tylko polityka. To nie tylko nie w Polsce, to jest, za chwilę pokażę Państwu, wypowiedź Leszka Kołakowskiego, którą nazwałem Koniec demokracji, z artykułu pod tytułem Nasza wesoła apokalipsa, który ukazał się w Gazecie Wyborczej wiele lat, co prawda, już temu. Prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że pewnego dnia ludność Chin i Indii osiąga standard życia poziom praw człowieka jak w Europie Zachodniej. Każdy mieszkaniec tych krajów, dziś około 2 miliardów ludzi, zechce wtedy odwiedzić Anglię. Pomyślmy, ile lotnisk rozmiarów Heathrow powinno zostać w tym celu zbudowanych. To jest niewykonalne. Tak więc marzenie Chińczyków i Indusów nigdy się nie ziszczą. To pisze Kołakowski, ale tak się akurat złożyło, że w ten weekend ogłoszono, że nowy terminal na lotnisku Heathrow, który jest 5 razy większy od tego terminala, który działa w tej chwili, tych 2 terminali, które w tej chwili działają, zostanie otwarty we wrześniu i będzie miał 15, w związku z lotnisko będzie miał 15 chyba razy większą przepustowość niż w tej chwili. Daje się w związku z tym zbudować lotnisko większe niż Heathrow pod Londynem, gdzie gęstość zamieszkania jest gigantyczna, a mimo wszystko jest jeszcze sporo miejsca. Także to są takie wypowiedzi. Zaczynam od tego, żeby Państwu pokazać, że nie wszyscy kochają naukę, no ale też mają po temu powód, dlatego że nauka od społeczeństwa powolutku odwraca się plecami, tolerując masowe oszustwa wewnątrz siebie i nie spełniając takiego podstawowego założenia o roli nauki, które pochodzi od angielskiego filozofa Williama Cliforda z XIX wieku, mianowicie o dostarczaniu bezpiecznej prawdy, czyli najlepszej prawdy, która jest obiektywnie dostępna w naszym życiu. No więc zwykle takie wykłady dotyczą prawie wyłącznie medycyny, więc nie mogłem tego uniknąć, ale potem będzie wszystko prawie wszystko o dyscyplinie, na której się trochę lepiej znam niż na medycynie, to znaczy będę mówił o fizyce, ale wiadomo, że jest coś takiego, czy nazywa medycyna alternatywna. Jest tylko dobra rzecz, że pan minister Arłukowicz jeszcze jej nie poznał, ale podejrzewam, że prace trwają. Otóż to jest echinacea angustifolia, co się po polsku podobno nazywa jeżówka wąskolista. To jest bardzo popularne lekarstwo na preriach amerykańskich i znalazło się było lekarstwem używanym przez Indian Crow, tych, co skalpowali tych, prawda, po indianizmie. Otóż ta roślina jest niezwykle modna w medycynie alternatywnej. Nawet jest, nie wiem, czy roślina może być bohaterem filmu, ale jest taki reżyser i aktor filmów akcji, pan Seagal, taki, co wszystkich bije i potrąca. Otóż on nakręcił film, w którym główną rolę odgrywa Echinacea angustifolia i ostatnia scena to są piękna, taka gdzieś tam w montanie, preria, i przez którą maszeruje armia amerykańska, która zrywa te kwiatki, które potem są przerabiane na taką herbatkę, która latuje ludzkość od jakiejś koszmarnej zarazy. Co tam z tą zarazą było, to prawdę powiedziawszy w tej chwili nie pamiętam, więc nie powiem Państwu wiele. Otóż to jest tylko przykład, prawda? Przecież to jest bardzo popularne lekarstwo w Ameryce, to na ten temat toczone są liczne
prace naukowe. To jest fotografia artykułu z New England Journal of Medicine, takiego jednego z najbardziej znanych czasopism naukowych w dziedzinie medycyny na świecie, która jest poświęcone klinicznym badaniom i tutaj jest zakreślone, że nie posiada żadnych klinicznie potwierdzonych efektów. Tym niemniej jest powszechnie stosowana. No, wszyscy Państwo wiedzą o wilkakorze, o szmuglowanej masowo z Brazylii, no i dziesiątkach tego rodzaju rzeczy. Więc z tym, jeżeli w ogóle słyszymy w środowisku naukowym dyskusję na temat nieuczciwości w nauce, to zwykle się to ogranicza do, no, bardziej wyrafinowani specjaliści to krytykują homeopatię, prawda? Że no, mieliśmy, prawda, ale tak więcej, to przecież nauka jest kryształowa. No to jedziemy, proszę Państwa. I zaczniemy od mojej dyscypliny, od fizyki. No i zaczynamy ją tylko na przestrzeni ostatnich lat od tak zwanej zimnej fuzji. Tutaj macie Państwo tych dwóch dżentelmenów. I jeden z nich już nie żyje, Fleischmann. To jest ich aparat, który był zbudowany. Ja ich nazywam zimnofuzyjni hochsztaplerzy. To był fenomen w 1989 roku. Świat został wstrząśnięty informacją ogłoszoną na konferencji prasowej w Wall Street Journal, że panowie Pons i Fleischmann, bardzo dziwny tandem, Fleischmann bardzo znany uczony brytyjski, laureat medalu Faradaya, Pons kryminalista, poprzednio wyrzucono go z Uniwersytetu w Edmontonie za oszustwa naukowe, ale ponieważ wyrzucenie kogoś, kto popełnia oszustwa naukowe, to nie jest mile widziana rzecz, to uczelnie i środowiska naukowe starają się o tym nie mówić. A wyrzućmy, ale tak nie będziemy tego rozpraszać. Więc pana Ponsa wylano i dostał inną posadę, w której w jakiś sposób wpłynął na Fleischmana. Ja nie będę Państwu tłumaczył, o co chodziło z tą zimną fuzją. W 2 czy 3 lata potem nakręcony został taki skrócony remake, właśnie jeden długi film pełnometrażowy o takim, jak gdyby właśnie remake takiego serialu telewizyjnego o świętym. Simon Templer, pamiętacie Państwo, taki z Korony. Otóż ten remake dzieje się w Petersburgu, prawda, w którym jeden z oligarchów posiadł wiedzę o zrobieniu zimnej fuzji i postanowił opanować przy jej pomocy świat. To się zrobiło bardzo modne. To było niesamowite zupełnie oszustwo. W końcu na skutek wielkiej presji światowej środowiska chemików, bo to było głównie chemiczne doświadczenie, panowie Fleischmann i Pons w końcu opublikowali tą pracę. Opublikowali ją i to jest światowy rekord, światowe kuriozum. Praca, jak się ukazała, miała trzeciego autora. Na początku nie było. Dopisali do pracy studenta, który robił dla nich eksperymenty, ponieważ student zagroził im procesem, udowadniając, że przepisy Nagrody Nobla mówią, że może ją dostać najwyżej 3 ludzi. Więc żeby go dopisali, bo jak dostaną tą Nagrodę Nobla, to on się załapie. A tak to on ich, no nie wiem, coś ujawni. Prawdopodobnie, że to była zupełnie kuriozalna praca. O jednej z nich rysunki było obrócone do góry nogami. To był kompletny bełkot naukowy. Tym niemniej świat na jakieś 8-9 miesięcy, taką lepszą ciążę, prawda, zwariował na ten temat i były prowadzone wiele wyników. Jak się dzisiaj jeździ po różnych laboratoriach fizyko-chemicznych, to widać snujących się laborantów, którzy kiedyś byli kandydatami na katedry uniwersyteckie i w jakiś dziwny sposób tą zimną fuzję potrafili przeprowadzić. W Polsce też było na pochodzie pierwszomajowym obok generała Jaruzelskiego. Szedł wtedy jeden z to twórców tego. No dobrze. Nie będziemy dalej mówić o tych panach. Następny przykład jest jeszcze bardziej dramatyczny, bo bardziej bliski nas. Jan Szen.
ja go nazywam nanofałszerz. Pan Jan Szen uzyskał doktorat z fizyki, to jest jego fotografia, na Uniwersytecie w Konstancy i przez jakiś czas dominował życie naukowe świata. Był, czego się dotknął, robił cuda. Wszystko się fantastycznie działo, aż w październiku 2002 roku czasopismo Science wycofało 8 prac pana Szena, wszystkich również sygnowanych przez mentora pana Szena, profesora Bertloga z ETH w Zurichu, którego zresztą się mu nic nie stało, bo jak zeznał, przecież nie miałem czasu czytać tych prac, to prawda, tylko je podpisywałem. Więc pan Bertlog to, nic mu się nie stało. W grudniu 2002 Physical Review, amerykańskie czasopismo, też jedno z najbardziej prestiżowych fachowych, wycofało 6 prac pana Szena, też wszystkie podpisane przez Bertloga, a w marcu 2003 roku Nature wycofało 7 prac pana Szena, prawda? Wszystkie były sfałszowane. Ja to pokazuję z dwóch powodów. Raz, że chodzi mi o oszustwo, ale drugie również, wiecie państwo, szczególnie w Polsce istnieje taka zakaźna choroba, która się nazywa science mania, ale nie dotyczy badań naukowych, tylko czasopisma Science. I na przykład w tych całych punktologicznych i hirszometrycznych badaniach dotyczących postępu naukowego, to te czasopisma są bardzo wysoko cenione, Science i Nature. Otóż wszystkie wielkie oszustwa naukowe od 1970 roku zostały opublikowane na łamach Science i Nature. To jest czasopismo, które ma największy wynik, jeśli chodzi o publikowanie oszustw naukowych i ich wywołania we wszystkich dziedzinach naukowych. Ja najwięcej, zaraz do innych dojdziemy, ale koncentruję się na razie na fizyce. Myślę, że to warto. To była bardzo ciekawa historia z panem Szenem. On publikował te swoje prace i takie bardzo poważna instytucja, która się nazywa Deutsche Physikalische Gesellschaft, raz na rok, pod koniec roku, drukuje taką księgę, to jest jej fotografia, osiągnięć fizycznych w danym roku, którą rozsyła ludziom, którzy mieli jakieś kontakty, czy pracowali, czy byli finansowani. No w każdym razie ma jakąś listę adresową, o tak jak pani profesor Fikus ma swoją listę, tak Deutsche Physikalische Gesellschaft. Z jakichś powodów ja też tą książkę dostałem i w tej książce znajdowała się strona, na której był taki sobie tekst i rysunek i dwa wpisy były w tym rysunku dotyczących rewelacyjnych osiągnięć pana Jana Szena. No nie udało się już nic pod koniec roku, kiedy te prace wylatywały z czasopism, nic zrobić. W związku z tą książkę wysłano do, nie wiem, do nie abonentów, do tych, co mieli. Według, że tak powiem, rozdzielnika tą książka została rozesłana, ale wewnątrz książeczki znajdowała się taka karteczka. Ta karteczka miała napis, rysunek taki, dane zostały prawdopodobnie sfabrykowane. Nie daje się tego otworzyć. Ta karteczka była taka zrobiona, że te kwadraciki dawały się oderwać i można było je przylepić na tych rysunkach, co mi przypomniało, że jako nieletnie chłopię prenumerowałem jedyną bibliotekę, encyklopedię, która była wtedy do dostania, czyli Wielką Radziecką Encyklopedię. I jak wyszedł chyba tom troszkę więcej niż B, to w tomie na B w każdym razie było kilkadziesiąt stron poświęcone panu Berii. Jak Beria, jesteśmy dorośli, nie ma dzieci na sali, jak prawda, to była ta sławna piosenka z RKM-u, słychać serię Myskalenko zabił Berię i przestaliśmy już wiedzieć wszystko o Berii, to redakcja Wielkiej Encyklopedii przysłała wszystkim prenumeratorom gratis taki wkład poświęcony jakiejś rybie na B, bardzo dokładnie tak napisany. Do tego była załączona rzecz wtedy niezwykle cenna, żyletka i instrukcja, w jaki sposób wyciąć te strony i wkleić rybę
żeby się ten cały tom na B nie roztętegował na kawałki, prawda? Gdzieś tam na strychu, gdzie tam biblioteka leży, jest. To mi się przypomniało, że w latach 90. byłem jednym z organizatorów konferencji, która się nazywa Dynamic Days w Banff w Colorado, którą organizował, zresztą płacił za własne pieniądze pewien uczony kanadyjski, chemik, który zarobił straszne pieniądze na nawozach sztucznych i fundował bardzo dobre konferencje naukowe. W dodatku zapraszał mnóstwo bardzo młodych ludzi i dla tych młodych ludzi fundował nagrody. To były naprawdę świetne konferencje. I materiały tej konferencji były wydawane w książce. Były wydawane jako specjalny numer Canadian Journal of Physics. Akurat jak się ta konferencja odbywała, wydarzył się taki makabryczny wypadek, Państwo mogą pamiętać albo nie, do domu studenckiego dla dziewcząt na angielskojęzycznym uniwersytecie w Montrealu, McGill, wszedł wariat z karabinem maszynowym i zastrzelił 20 ileś studentek. Ujęto go, okazało się, że to jest psychicznie chory chłopak. Tak się złożyło, że jego matka była bardzo wybitnym, bardzo wysokim urzędnikiem w Sanoco, w takiej firmie naftowej, zajmującej się naftą. No w każdym razie zrobił się skandal, toczyły się dyskusje i tak dalej. No dobra, rozjechaliśmy się i po pewnym czasie przyszedł pocztą ten numer Canadian Journal of Physics. Szczerze mówiąc, ja go nawet nie przeczytałem, gdzieś tam go rzuciłem. Mój pokój, który mam w pracy, nie słynie z uporządkowania. Gdzieś tą rzuciłem i po kilku tygodniach rozpętało się piekło, ponieważ okazało się, że tenże pan, który zapłacił tą konferencję, umieścił jako redaktor tego tomu artykuł dotyczący, jaki to ma skandaliczny wpływ na rozwój świata zatrudnienie kobiet. No i że to wszystko przez to, że ta matka pracowała, nie zajmowała się dzieckiem i tak dalej. Zrobiła się niesamowita chryja, no odbiło mu delikatnie mówiąc, prawda, nie znam lepszego określenia, bardzo Państwa przepraszam za ten kolokwializm. Otóż, ale wtedy dopiero rozpętało się piekło, ponieważ Kanadyjskie Towarzystwo Fizyczne pod presją mediów i tak dalej postanowiło wycofać ten numer z całego świata. No i zażądało, żeby wszyscy mu oddali. Ja wtedy odmówiłem oddania. No i nawet napisałem w jakiejś kanadyjskiej gazecie artykuł właśnie o tej encyklopedii wielkiej radzieckiej, że to jest takie ministerstwo prawdy, prawda? Jak Państwo czytając Orwella myśleli, że on to wymyślił, to on nic nie wymyślił, on tylko miał jakąś wizję, jak to się będzie, proszę Państwa, toczyło. No więc co się stało z Herschenem? No, sprawa się szybko dostała do wiadomości. On wtedy pracował w firmie Lucent, czyli w dawnych Bell Labs. I laboratoria Bell Labs mają bardzo dobrych prawników zajmujących się oszustwami, którzy nie mogą mieć, muszą ich mieć, żeby się chronić przed oszustwami w sprawie patentu, prawda? Więc wdrożono dochodzenie, Schena wywalono na zbity pysk. Z Lucenta Uniwersytet w Konstancy wdrożył postępowanie, odebrał mu doktorat. Mimo że doktorat prawdopodobnie nie był sfałszowany, toczyły się procesy kilka lat temu. Sprawa została ostatecznie zatwierdzona przez sąd. Ja szczerze mówiąc nie śledzę, co się z panem Schenem dzieje. W jakiejś chemicznej fabryce pracuje. Przytaczam jeszcze jedną formę takiego oszustwa naukowego. To są panowie bracia Bogdanowowie. To są komentatorzy telewizyjni jednej z stacji telewizyjnych we Francji, którzy oprócz tego w jakiś sposób udało im się we francuskich czasopismach naukowych, a także innych, opublikować artykuły dotyczące fizyki tego, co było przed Wielkim Wybuchem. To są stworzyciele świata. To jest coś niebywałego. Ja do tego wrócę. Oni są mi potrzebni, bo pewien cytat będzie za chwilę o nich. No dobrze. No to skończyliśmy z fizyką, ale nie mogę się tak nad sobą znęcać, prawda? Więc pan Huang Wu, czy Wu Suk,
Ja go nazywam klonotwórcą. Ten pan, jak państwo wiecie, ogłosił, że jest w stanie wszystko sklonować. Sklonował rezusa, psy klonuje i również stwierdził, że jest w stanie sklonować człowieka, tylko że przerwał proces klonowania zarodka w pewnym, rozwoju zarodka tam w pewnym stadium. Proszę mnie nie pytać o szczegóły, w szczególności w obecności pani profesor Fikus, to na tematy genetyczne i biologiczne się nie wypowiadam. Szczerze mówiąc, jestem fatalnie wykształcony w biologii i cierpię z tego powodu w tej chwili, bo jak jestem gdzieś tam na polu z moimi wnukami, to tylko modlę się o to, żeby nie zapadło pytanie, a co to jest za roślinka? Wtedy odmawiam, zwykle odpowiadam baobab wąskopienny, tam niskopienny, a dziadek się znowu wygłupia i sprawa przechci, i sprawa ucichnie, bo ja po prostu nic nie odróżniam, prawda? Tak, to pan Chuang Wusuk został złapany na oszustwie. Okazało się, że zarodka ludzkiego nie sklonował. Co gorsza, złapano go na gorszej części oszustwa, mianowicie pobierał materiał, który mu był potrzebny do tych doświadczeń, jajeczka od swoich pracownic, które zmuszał do oddawania. To jest zakazane w każdym kodeksie pracy naukowej, żeby pobierać jakikolwiek materiał od współpracowników, szczególnie pod groźbą wyrzucenia z pracy. No, ale kto tam wie, jak tam w południowej Korei, może my mamy przestarzałe metody. No w każdym razie pan Wusuk został, wytoczono mu proces sądowy. No wszystkie prace pana, których było kilkadziesiąt, ukazały się na łamach Science and Nature i zostały wycofane. No ale przecież trzeba sprzedawać gazetę, prawda? W związku z tym, proszę? Tak, tak, o psie zaraz będziemy mówić. W związku z tym, jak już afera się zrobiła, to na wszelki wypadek jeszcze jeden artykuł, prawie cały numer został rąbnięty przez Nature. To jest fotografia z tego numeru, zbiorczy numer o całej sprawie, żeby się też dobrze sprzedawało. Pan Chuang Wusuk miał wyrok, miał proces sądowy, to jest sprzed kilku tygodni strona z, już nie wiem skąd, z informacją, że Sąd Najwyższy Południowej Korei utrzymał wyrok skazujący pana Chuang Wusuka. Wyrok ma w zawieszeniu, ale nie martwcie się państwo, nic mu się złego nie stało. Ma pod Seulem olbrzymie dość laboratorium, w którym za ciężkie pieniądze klonuje właśnie psy dla bogatych ludzi. Jak im umierają ukochane psy, to pan Chuang Wusuk je klonuje i prowadzi jakieś również bardziej poważne badania naukowe. Więc to, jak państwo widzą, jest cała plejada tego wszystkiego. To wszystko się odbywa dość w tej chwili publicznie. Wszyscy o tym widzą. No a teraz wrócimy na chwilę do fizyki, do sprawy Mozesa Chana, tym razem pechowca. I to jest afera, w którą sam osobiście byłem zaplątany. Proszę się nie bać. To jest tylko, żeby pokazać państwu, że ja w końcu jestem fizykiem i że nawet również jestem w stanie pokazać wykres naukowy. Czy go zrozumieć, to już co innego, ale pokazać w każdym razie. To jest tak zwany wykres fazowy jednej z najdziwniejszych substancji istniejących w przyrodzie, nie zrobionej przez człowieka, tylko naprawdę istniejącej. To jest helu-4, izotopu helu-4, który w bardzo niskich temperaturach, to tutaj staje się substancją, cieczą, którą my nazywamy nadciekłą cieczą. To jest cieczą, która nie ma lepkości, bardzo nadprzewodzi temperaturę i tak dalej. To niesamowita jest substancja i której pod zwykłym ciśnieniem nigdy nie krystalizuje. Ale jak się to bydle ściśnie do ciśnienia kilkudziesięciu atmosfer, to można z niego zrobić kryształ. No ale ponieważ to jest taki oporny kryształ, to on jest troszeczkę, ma taką konsystencję sera szwajcarskiego o bardzo dużej ilości bardzo małych dziurek. Atomy helu nie chcą siedzieć w tym więzieniu, któremu sieć krystaliczna przypisuje, to znaczy w węzłach sieci krystalicznej, i się wyrywają z tych swoich
celek i w związku z tym ten kryształ jest pełen pustych takich dziur. No i te dziury uczeni fizycy nazywają wakansjami. No i te wakansji jest strasznie dużo. W takim kryształe helu tych wakansji może być 10 do potęgi 13. To jest makroskopowa liczba. No i w latach 50. i 60. kilku teoretyków, Andrzejew w Związku Radzieckim, w Ameryce Johnny Chester, wpadli na pomysł, że jeżeli te dziury, ich jest tak bardzo dużo, jeżeli ten hel ma takie dziwne różne własności, no to może być tak, że te dziury też zaczynają być w tym kryształe same z siebie nadciekłe. I to oznacza, że jakby wziąć taki kryształ i zakręcić, to jego moment bezwładności będzie zupełnie inny do kryształu, który jest w wyższej temperaturze i nie jest jeszcze nadciekły. No i to była taka teoretyczne przepowiedzenie. I w pewnym momencie, dopiero w 2004 roku, Moses Chan, profesor na Uniwersytecie Penn State, opublikował w czasopiśmie Science artykuł, którym stwierdził, że zauważył taką zmianę momentu bezwładności, a więc odkrył to zjawisko. No i natychmiast pojawili się ludzie, którzy powtórzyli to doświadczenie. W odróżnieniu od zimnej fuzji powtórzyli to doświadczenie. No i pojawiła się lawina prac teoretycznych, które tłumaczyły, dlaczego wyliczały te zmiany momentu bezwładności. W ogóle mnóstwo tam tego się ukazało. Tak się, proszę Państwa, składało, że model teoretyczny, który uczeni wymyślili, żeby opisywać to zjawisko, był bardzo podobny do modelu, który w latach 70. Sushanta Tathagupta, Aneta Cypilius, Rainer Kray i ja zaproponowaliśmy z jakimś tam sukcesem do opisu zjawiska krystalizacji, więc mnie się wydawało, że to jest bardzo prosta rzecz, którą możemy się załapać, prawda? Bo wiemy wszystko o tym modelu teoretycznym, więcej niż ci ludzie, w związku z tym coś będzie. No więc to był doskonały pomysł, żeby dać to jakiemuś studentowi na pracę doktorską. No ale coś mi przyszło do głowy, żeby nim wpuszczę młodego człowieka w te rachunki, żeby tak sobie, tak szybciutko, może nie za dokładnie, ale policzyć, co by z tego naszego modelu wyszło. No i wyszło dokładnie zero. Więc troszkę się zmartwiłem, troszkę bardziej popracowałem, no i oczywiście okazało się, że wyszło mi zero. No więc wyszło mi, że nie ma tego efektu, w każdym razie w tym modelu teoretycznym. No więc napisałem artykuł, wysłałem do druku, oczywiście został odrzucony. No przecież jawna bzdura, bo przecież jest doświadczalnie i wiadomo, że ten efekt istnieje. A koledzy publikowali pracę A31 punktów. Liczne na temat tego eksperymentu udowadniając. No i w 2012 roku, dokładnie w październiku, Chan opublikował artykuł "Wbijam gwóźdź do swojej trumny". Okazało się, że tego efektu w ogóle nie ma. To był błąd doświadczalny. O tyle było to śmieszne, tu gdzieś to w tekście jest, nawet nazwisko się pojawia, że był wtedy już na emeryturze taki bardzo, na Uniwersytecie Cornella, bardzo wybitny fizyk John Rappi, który był, dopóki nie był na emeryturze, taką wyrocznią eksperymentów w niskich temperaturach. No ale przeszedł na emeryturę, w związku z tym miał takie niewielkie laboratorium w piwnicy tam na Cornellu i miał jedną doktorantkę. I przy pomocy tej doktorantki zrobił doświadczenie, jemu też nie wyszło. Tylko że John Rappi był tak wielką osobą, że gdzieś mu tam w jakimś czasopiśmie to przyjęli do druku i opublikowali. Ja się szczerze przyznaję, ja kiedy pisałem swoją pracę, w ogóle nie wiedziałem o tym, że John Rappi to miał. Jakbym wiedział, że było doświadczenie, które było po mojej stronie, to może bym bardziej się o to wszystko walczył, prawda? Może bym zaczął się awanturować. No, nie ma tego. Nie ma tego doświadczenia. To nie jest stricte oszustwo autora. Bo w nauce można się zawsze pomylić. W nauce wolno zrobić każde głupstwo. Czego nie wolno robić, to oszukiwać. Natomiast ja się pytam, co o tych osobach, które wykazały istnienie
tego zjawiska i żadna z nich nie zrobiła tego, co uczciwość naukowa by nakazywała. To znaczy samemu wycofać te prace z czasopisma, prawda? Można. Czasopisma naukowe mają w swoich protoregulaminach to, że autor może wycofać, opublikować jedno zdanie, stwierdzam, że ta praca była błędna, ją wycofuję. No ale takie rzeczy to się, proszę Państwa, rzadko zdarzają. Dobrze. Co my tu mamy więcej, jeśli Państwo jeszcze chcą słuchać? No właśnie, ponieważ ta praca była błędna, to jest, proszę Państwa, artykuł pana Johna Ioannidasa z Stanfordu. To jest w takim portalu PLOS, który to jest akurat w części medycznej tego portalu, pod tytułem Dlaczego większość opublikowanych wyników badawczych jest błędna? Jak Państwo wiedzą, w medycynie większość badań, czy coś jest słuszne, czy coś nie jest słuszne, opiera się na badaniu statystycznym, prawda? Na przykład produkujemy pigułkę 3 mg czegoś, dajemy iluś tam ludziom, no i czy ona rzeczywiście leczy daną chorobę, czy nie, to jest jednak badanie statystyczne. Otóż konkluzja gigantycznej ilości badań, które Ioannidas przeprowadził, wynika stąd, że w zasadzie wszystkie te badania potwierdzają tezę przyjętą przez autora na początku. Jeżeli się założy coś na początku, to się to potwierdza badawczo. To jest praca, która w zadziwiający sposób nie jest znana polskim specjalistom od bibliometrii i scentometrii. Ta praca miała 972 114 czytelników. Zadziwiające, że jakoś tak w Polsce trafiło tylko na fizykę. No ale tak to, proszę Państwa, jest z tą uczciwością w nauce. No i dobrze, i co my tu mamy dalej? No coś na pewno mamy w poszukiwaniu uczciwej krytyki. Wszystkie te prace, które publikował pan Shen, pan Pons, Fleischmann i ci inni, ukazywały się w czasopismach, które mniej lub bardziej recenzują pracę. Poddane są anonimowej recenzji. To jest ten fakt, że recenzje są anonimowe. Jest przedmiotem potwornego ataku w tej chwili ze strony prawników na całym świecie, którzy żądają ujawniać, żeby nie było recenzji anonimowych. My to mamy w Polsce. Państwo nawet nie wiecie o tym, że my mamy w Polsce zwyczaj różnych takich ciekawostek robienia. Nawet mamy wyrok sądowy nakazujący ujawnić recenzentów. Pan prezydent zamówił recenzentów do programu OFE i pan profesor Balcerowicz, który nie zgadzał się z tymi recenzjami, zażądał ujawnienia przez prezydenta nazwisk osób, które te recenzje napisali. To jest zupełnie skandaliczne postępowanie. Niezależnie od tego, czy treści programu OFE, tylko tak się po prostu w nauce nie postępuje. I sprawa się skończyła w sądzie i sąd wydał wyrok, żeby ujawnić nazwiska. Rozumiem, że kancelaria prezydenta jakoś to tam ciągle blokuje na podstawie bliżej mi nieznanych kruczków prawnych, no ale prawda, paragraf jest tak pogięty, w związku z tym zawsze się jakoś znajdzie jakieś obejście od tego. Otóż, proszę Państwa, z tą krytyką naukową to jest właśnie nie najlepiej, bo na przykład Pons i Fleischmann, to jak mówiłem, dopóki nie opublikowali tej pracy z trzecim autorem, to naprawdę źródłem informacji był Wall Street Journal. Ja to nazywam fizyka z Wall Street Journal. To się pojawia, no właśnie na początku mówiłem o tym naszym koledze, który coś takiego zrobił. Pan Shen w 2001 roku, czyli przedtem, nim się wykryło to oszustwo, publikował jedną pracę na 8 dni. I to nie wzbudziło niczyjego w ogóle zastrzeżenia, prawda? Że coś takiego można robić.
gdzie byli ci recenzenci. Ten, jak to, nie wiem, jak to się po polsku nazywa, whistleblower, który w końcu gwiznął, jak to się, na Szena, to był człowiek, który zauważył, że Szen drukuje, zmienia nazwy osi na wykresach, ale wykres jest zawsze ten sam. No i to było pierwsze oskarżenie i wtedy Szen odpowiedział, że to przez pomyłkę, bo sekretarka wkleiła nie ten rysunek, który był, i co najciekawsze, redakcja powiedziała, że tak, no to nie jest dobrze, ale że no to się mogło zdarzyć, w związku z tym redakcja Science nic nie chciała z tym zrobić. No ale wtedy się pojawiły inne uwagi. Z Fleischmannem i Ponsem historia była jeszcze bardziej dramatyczna, bo oni twierdzili, że tą zimną fuzję na stole tam zauważyli w tym swoim kubeczku i podali, ile neutronów jest produkowane. I taka była ta ilość neutronów zabiłaby ich i całe miasteczko w okolicy, prawda? Tam ten uniwersytet Bryn Mawr zginął. Ale nikt na to nie zwrócił uwagi z recenzentów. I te dane zostały opublikowane. W związku z tym problem jest, skąd znaleźć uczciwych krytyków. Panowie bracia Bogdanow, którzy zdążyli się doktoryzować na Uniwersytecie w Dijon, to dostali recenzję doktoratu. Już nie pamiętam, którego z nich, czy Griszy, czy Bogdana, jest napisana przez bardzo wybitnego fizyka z MIT, który chciał napisać recenzję, bo poleciał sobie do Dijon jako uniwersytetu. No i to jest ta recenzja, która po prostu nic nie znaczy. To jest jednolity bełkot. Tej recenzji nic nie wiadomo, prawda? Nie ma żadnej informacji na żaden temat, ale takie okrągłe słówka zostały napisane. Odpowiedni organ Uniwersytetu w Dijon klepnął i panowie Bogdanow ten doktorat dostali. Problem jest, potrzebujemy uczciwej krytyki. I to jest, proszę państwa, strasznie trudne do zapobieżenia, ponieważ uczciwa krytyka, jak już mówiłem, o ataku prawników, ale z drugiej strony uczciwa praktyka stała się, krytyka naukowa stała się bardzo trudna w sytuacji dramatycznie postępującej komercjalizacji badań naukowych. I koniec mojego wykładu tego będzie właśnie dotyczyć. Jak państwo wiedzą, krajem, który utrzymuje naukę światową, w zasadzie są Stany Zjednoczone. Ilość pieniędzy, które są ładowane w badania naukowe w Stanach Zjednoczonych, jest niebywała. Mówiłem o tych prywatnych pieniądzach, no ale ilość pieniędzy, które wkłada się w badania naukowe, jest bardzo duża. To też jest w Polsce wiadomość, którą się słabo zna. Zawsze się podaje dane dotyczące, ile to na badania naukowe daje Narodowy Fundusz Badawczy, NSF, czy ile pieniędzy na przykład na badania w dziedzinie szeroko rozumianej biologii i medycyny daje Narodowy Instytut Zdrowia. Natomiast specjaliści od zarządzania nauką w Polsce zwykle już się męczą, jak przeczytali te dwie tabelki, i nie przewracają budżetu Stanów Zjednoczonych na drugą stronę, gdzie mogliby przeczytać, że największym wkładem w badania naukowe jest Departament Energii i Departament Obrony. A największe pieniądze w dziedzinie badań podstawowych ładuje taka instytucja, która się nazywa DARPA, Defense Advanced Research Project. To jest instytucja czysto wojskowa, która prowadzi badania w dziedzinie nauk podstawowych. Co jest ciekawe, finansuje również badania naukowe w Polsce, które nie są finansowane przez władze polskie. Są w Polsce projekty badawcze w bardzo ważnych dla rozwoju technologii światowych prac, których rząd polski i polskie ministerstwo nie finansuje, ale finansuje DARPA. Kiedy bardzo podobnie jest z badaniami w dziedzinie gazu łupkowego, może państwo słyszeli. Prawda? Wreszcie po 2,5 roku
rząd się wykokosił i przyjął jakąś tam regulację dotyczącą, jak będziemy to badać. Otóż ludzie, którzy naprawdę wiedzą, jak to badać, byli przez ostatnie półtora roku niefinansowani w Polsce. I chyba i nawet była taka sytuacja, że zaproponowali, że się w ciągu godziny sprzedadzą Chevronowi. I tylko, że problem polega na tym, że wtedy Polska jako państwo, jako rząd straci dostęp do ich wyników badań naukowych. Prawda? Czy będzie je dostawał tylko w takim sensie. No w każdym razie pieniądze kładzie rząd. I ciągle, mimo tych miliardów, które wkładają filantropi, to główne pieniądze w naukę wkładają, to są pieniądze publiczne. A i to był problem w Stanach Zjednoczonych od II wojny światowej, że kiedy wkłada się pieniądze publiczne, no to na przykład jeżeli one są tylko na temat udowodnienia wielkiego twierdzenia Fermata, to mały problem, bo jak na razie nie wiemy, do czego to zastosować i wartość komercyjna na rynku udowodnienia wielkiego twierdzenia Fermata jest znikoma. Natomiast są różne wyniki, które mają wartość technologiczną. Można je opatentować, ale ponieważ były uzyskiwane za pieniądze publiczne, to nie można ich było wprowadzić w prosty sposób do działalności gospodarczej, ponieważ oznaczałoby to, że rząd konkuruje na rynku z firmami prywatnymi. A tego zabrania prawo. W związku z tym wożono się z tym przez długie lata i w latach 80. dwóch polityków, Bob Dole i Birch Bayh, przeprowadzili w Stanach Zjednoczonych ustawę, która jest taką ustawą matką. Wszyscy, którzy zajmują się ustawowym uregulowaniem komercjalizacji badań naukowych, jak można potem badania naukowe, które są finansowane przez pieniądze publiczne, wprowadzać do gospodarki, to kopiują. Naprawdę tą ustawę napisał taki adwokat waszyngtoński, pan Latker. On żyje do dzisiejszego dnia. Można znaleźć w internecie jego stronę internetową, jego biura. On się zajmuje prawem podatkowym. To jest ten Public Law 96517 z grudnia 80 roku. I ci panowie tą ustawę przeprowadzili. Na podstawie tej uprawy uczelnie amerykańskie, które dostawały pieniądze publiczne, które publikowały, czy które na przykład uzyskiwały patenty, uzyskały legalną drogę komercjalizacji tych badań. Tutaj mam taką tabelkę. Jaki to był tego wpływ na badania i rozwój? Przepraszam, ona jest po angielsku. Przed 80 rokiem około 300 tysięcy patentów zalegało w szafach, bo nie dawało się ich w żaden sposób komercjalizować w prosty sposób. Przed 80 rokiem udało się skomercjalizować 200 patentów z tych 300 tysięcy, a reszta nie była. Po uchwaleniu nawet już nie wiadomo, ile tych patentów jest. Natomiast w pierwszym kwartale 81 roku, w pierwszym kwartale skomercjalizowano 3 tysiące. Ruszyła lawina. Wreszcie możemy uruchomić. Jeden z olbrzymich tego takiego przyspieszenia rozwoju nauki i technologii w Stanach Zjednoczonych w 80 roku, który bardzo dopomógł temu, żeby znokautować gospodarkę Związku Radzieckiego, prawda? Ten cały gigantyczny postęp w dziedzinie mikroelektroniki, który doprowadził do rozwoju na przykład naprawdę na dużą skalę komputerów osobistych. Rozwój, gigantyczny rozwój elektroniki, prawda? Rozwój telekomunikacji był w dużej mierze z powodem tego, że na rynku pojawiały się patenty, które leżały w szafach. Prawda? No więc wydaje się, że fantastycznie. Prawda? Wydaje się, że cudownie. No ale wszystko okazuje się ma tą złą stronę. Tą złą stronę była taka, no mogę komercjalizować efekty swojej pracy za pieniądze publiczne. Jak się jest profesorem na uniwersytecie w Ameryce, no to
tym też się niechętnie w Polsce mówi z jakichś powodów. Jeżeli się ma grant badawczy, to nie wolno sobie płacić pensji z tego grantu badawczego. Można sobie tylko zapłacić za jeden miesiąc wakacji. Bo umowy są takie, że oczywiście pensja jest płacona 12 razy w roku, ale naprawdę pensja jest płacona za 11 miesięcy. W związku z tym jeden miesiąc trzeba albo albo można na uniwersytecie pracować. Amerykańskie uniwersytety się nie zamykają na wakacje. Mają wakacyjne semestry, kiedy można uczyć i też sobie zarobić. Ale jak się ma grant badawczy, to tą 1/12 pensji można sobie dopłacić. Można też wynająć młodych ludzi, można sobie płacić za wyjazdy naukowe, ale nie można podnieść sobie w sposób istotny pensji z tego grantu. Ale można zawrzeć z uniwersytetem umowę, że się jest konsultantem w firmie naukowej, ale niekoniecznie naukowej, że się jest konsultantem, że coś się robi innego. I wtedy spisuje się kontrakt z uniwersytetem, jest napisane, uniwersytet ma jakąś regulację, każdy ma inną, bo tam chwała Bogu nie ma ministerstwa, więc nikt nie wpadnie na pomysł, żeby zestandaryzować to. I na przykład wiadomo, że wolno pół dnia co tydzień pracować na rzecz tamtej instytucji. To trzeba zeznać, napisać, podpisać oświadczenie, ile się robi. No i w momencie, kiedy prawo Bayh-Dole się rozkręciło, większość ludzi, których pracują w dziedzinach, w których coś można opatentować, założyła swoje własne firmy, które nic nie robiły, z którymi podpisali umowę, że pracują w nich pół dnia w tygodniu, prawda? Ale mieli firmy. I w momencie, kiedy ich badania doprowadzały do pewnego zdolności patentowej, to oni oczywiście kupowali ten patent. Oni byli pierwsi. To szczególnie było w badaniach w dziedzinie biotechnologii, co doprowadziło do kompletnego załamania rynku recenzji naukowych. Dlatego, że jak wysyłaliśmy pracę naukową, która miała potencjalne technologiczne zastosowanie, no to jest bardzo łatwo, będąc recenzentem tej pracy, i nie przyjąć do druku, albo będzie to świetna praca, ale tak naprawdę to rysunek trzeci powinien być czwarty, a czwarty powinien być szósty, a szósty najlepiej, jakby go w ogóle nie było, a poza tym naprawdę to we wstępie ostatnie dwa zdania nie mają głębszego sensu, więc je trzeba przypisać, prawda? A poza tym, dlaczego nie cytowaliście pracy opublikowanej w czasopiśmie Acta Physica de Terra del Fuego przez pana jakiegoś, prawda, X-a czy Y-a, który te badania robił? No i koniec. Uczony idzie do biblioteki, szuka Acta Physica de Terra del Fuego. Okazuje się, że takiego pracy nie ma, więc pisze do redakcji, że nie ma takiej pracy. Ach, przepraszam, pomyliłem się, to nie de Terra de Fuego, ale Zanzibar, prawda? No i zaczyna się ten cyrk. Mija dwa tygodnie, jak ktoś ma dużą firmę, to już zdążył nasze dane dawno zrobić i opublikować. Na początku 2006 czy 2007 rokiem był sławny skandal z tym, że taka pani, która była przez lata szefem, redaktorem naczelnym właśnie New England Journal of Medicine, podała się do dymisji, twierdząc, że ona już nie jest w stanie zapewnić uczciwości recenzji naukowych w swoim czasopiśmie. I to jest, proszę Państwa, gigantyczny problem, ponieważ on nie tylko jest na medycynie. Pewnie Państwo wiecie, że w 80-tych latach Alex Miller, fizyk z Uniwersytetu w Zurichu i z firmy IBM, odkrył zjawisko tak zwanego wysokotemperaturowego przewodnictwa. Otóż to była w ogóle niesamowita historia, dlatego że ta praca się ukazała. Ukazała się w ten sposób, że Alex Miller wiedział, że to jest gigantyczne odkrycie, ale był absolutnie przekonany, że jeśli ją wyśle do normalnego czasopisma, to nim ta praca się ukaże, to Bell Lab już to dawno opublikuje, bo będą tak długo trzymać
tą pracę w obróbce, żeby ktoś jeszcze to szybciej opublikował i pokazał. W związku z tym skorzystał z istniejącego tylko w Niemczech prawa w niektórych czasopismach naukowych, które pozwala autorowi zażądać recenzji czasopisma in camera. In camera, w gabinecie, że tak powiem. I wysłał to do całego niemieckiego czasopisma, zażądał tego. Redaktorzy zaprosili emerytowanego profesora fizyki, pana Buckela, który przyjechał, wszedł do gabinetu i wyszedł, jak już napisał tą recenzję. Wieczorem napisał entuzjastyczną recenzję. Praca się ukazała, nikt na nią nie zwrócił uwagi, bo to nie było bardzo poczytne czasopismo. W 3 czy 4 miesiące potem była konferencja naukowa poświęcona przewodnictwu, gdzie opowiadano o różnych rzeczach i nagle wstał Alex Miller i powiedział, że oni takie zjawisko odkryli. I nagle sala opustoszała, wszyscy ludzie z tych sławnych laboratoriów wybiegli, żeby gnać do siebie i robić eksperymenty, a on powiedział, ale myśmy już to opublikowali. I woda się wylała. To pokazuje Państwu, że gdzieś wyjęliśmy, już wisimy na takiej cieniutkiej nitce tego zaufania społecznego. I to nie żadni politycy ją podżynamy, to my sami, środowisko naukowe, uczeni, profesorowie, habilitowani, zrehabilitowani, wykonujemy tą samą historię. No dobrze, to chyba powoli się zbliżam do końca. I na końcu pokazać Państwu, do czego dochodzi. To jest przypadek pani dr Nancy Oliveri. To jest pani dr Oliveri. Pani i bardzo znanej firmy farmaceutycznej kanadyjskiej Apotex. Otóż pani Oliveri była hematologiem dziecinnym, to się chyba nazywa, i opublikowała pracę naukową w 1998 roku. Pracowała w szpitalu dziecięcym w Toronto, była ordynatorem oddziału hematologii i opublikowała właśnie w tym New England Journal of Medicine pracę, artykuł o potencjalnej szkodliwości leku produkowanego przez Apotex. Nie podam nazwy tego leku. Ten lek był i jest używany w Polsce. Otóż Apotex się oczywiście wściekł. Najpierw, ponieważ Apotex fundował uniwersytetowi duże programy badawcze, to przekonał władze uczelni o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko pani Oliveri i wyrzucenia jej z pracy. Ale pani Oliveri okazała się być twarda. I to jest ta potęga anglosaskiego systemu. Istnieją sądy. Istnieją adwokaci, którzy się potrafią za takie rzeczy zabrać. Otóż oni się zabrali i rozpoczęła się trwająca przez wiele lat awantura. W 2000 roku adwokaci pani Oliveri uzyskali sądowy nakaz wglądu w całą dokumentację wszystkich recenzji w czasopismach naukowych, które są prowadzone. Większość czasopism naukowych na świecie prowadzi bardzo dokładną, nie wiem jak to powiedzieć, archiwa dotyczące recenzji naukowych, dlatego że w procesie recenzji naukowych można się tam awanturować z recenzentami, ale zawsze na końcu, jak coś się źle dzieje, to można skorzystać z czegoś, co się nazywa apelacja. I to w różnych czasopismach jest trochę inaczej załatwiane, ale na ogół działa to w ten sposób. Akurat wiem, po Physical Review jestem takim apelacyjnym recenzentem, więc tam raz na jakiś czas do mnie trafiają takie historyjki. I wtedy dostaje się całe dossier i w tym dossier ujawnione są nazwiska recenzentów, trzeba wtedy ujawnić, jakie mieli granty badawcze i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo poważna wtedy i bardzo trudna do zrobienia odpowiedź. Mogę Państwu nawet opowiedzieć taką bez szczegółów, że w pewnym momencie dostałem taką pracę apelacyjną z Physical Review, pochodzącą od dwóch fizyków, którzy pracują w jednym z krajów Bliskiego Wschodu. I praca została odrzucona i oni doszli do
tej apelacji. Ja tą pracę przeczytałem i praca była absolutnie bez skazy. Była po pierwsze dobra, nie miała błędu, była ciekawa, a po drugie było zupełnie niebywałe, jaki kulturalny sposób ci ludzie dyskutowali z recenzentami, a recenzje były ewidentnie polityczne. No i napisałem, prawda, i ta praca się ukazała w druku, więc czasopisma mają to, ale nie są zobowiązane właściwie niczym do ujawniania tych dokumentacji. Prawnicy pani Oliwieri wymusili na różnych czasopismach ujawnienie tego. No i w ten sposób poznaliśmy, w jaki sposób to było robione. Na przykład recenzenci sami nie byli finansowani. Ci, którzy byli negatywni w stosunku do pani Oliwieri, nie dostawali pieniędzy z firmy Apotex, ale wskazywali swoich znajomych, którzy potrzebowali grantów badawczych, którzy dostawali te granty z firmy Apotex. W związku z tym oni pisali tą, załatwiali w ten sposób granty dla swoich studentów, byłych studentów, no i tam przyjaciół królika, prawda, w ogólnie rozumianym tego sensie. Fałszowali dane i tak dalej. No, procesem sędzia trzasnął młotkiem, a potem zapłacił karę. Pani Oliwieri jest teraz profesorem Uniwersytetu w Toronto i jest szefową takiej fundacji Lekarze za Uczciwością. Tak, ponieważ lek był zatwierdzony i do dzisiejszego dnia trwa proces o to, czy on rzeczywiście jest szkodliwy. To są dwie rzeczy. Ja nawet nie jestem w stanie zająć stanowiska, czy pani Oliwieri się nie pomyliła. I nawet być może się pomyliła, skoro Apotex to dalej sprzedaje, prawda? To nie chodzi o to. W nauce zawsze się można pomylić. Chodzi o metodę postępowania. Chodzi o to, że komercjalizacja badań naukowych, do której tak strasznie dążymy w tej chwili, jest z gruntu przeciwka postępowi naukowemu. Jeżeli doprowadzimy do pełnej komercjalizacji, wprowadzimy do nauki wszystkie reguły, takie jakie są w działaniu firm komercyjnych, to możemy zapomnieć o postępie naukowym, a jak Państwo świetnie wiedzą, bez postępu naukowego nie ma postępu technologicznego. Jest ta sławna rozmowa Michaela Faradaya po tym, jak już te doświadczenia wszystkie zrobił o elektromagnetyczności, jak Lord Skarbnik Królowej Wiktorii przyszedł do niego to oglądać i pewnie już nawet, ja przynajmniej nie pamiętam, kto, chyba to u Gladstone, ale nie jestem pewny, przyszedł do niego oglądać to, obejrzał to i zadał Faradayowi sławne pytanie: panie Faraday, a właściwie po co to wszystko? To pan jakiś magnesik w jakąś ceweczkę wkłada, jakieś strzałki się ruszają, jakiś tam coś, prąd płynie jakiś, tu się panu na jakiejś platynowej elektrodzie wydziela i pan wie, ile tam się wydzieli czegoś na tej elektrodzie w zależności od tego, ile pan prądu przepuści, jakieś stałe pan wyznacza elektrodzie. Panie, po co to wszystko? I wtedy padła taka genialna odpowiedź, ja nie wiem, milordzie, ale jedno wiem na pewno. Któryś z pana następców będzie za to pobierał podatki. I jak się państwo rozejrzą, to 99,9% wszystkich podatków, które wszyscy na świecie płacą, płacimy za prąd elektryczny. Otóż w związku z tym Faraday prowadził również badania naukowe, o tym mało się mówi, dla firm komercyjnych. Na przykład był autorem opracowania, jak to się mówi, takiego przepisu, jak powinno się mieszać olej z wielorybów, który był wtedy podstawą do oświetlania, z olejem z innych ryb, żeby osiągnąć najtańsze, nazwijmy to, paliwo, prawda? To robił dla jakiejś firmy sprzedającej olej taki oświetleniowy wtedy. Więc zajmował się takimi rzeczami, ale badania naukowe nie były z tego powodu. Druga jeszcze uwaga a propos tych lekarstw. Otóż część z Państwa mogło nawet zażywać to lekarstwo. Była sławny
beta bloker o nazwie Vioxx w latach do 2004 roku. Vioxx był powszechnie stosowany i w 2004 roku wykryto, że Vioxx jest szkodliwy. Zrobiła się w Stanach Zjednoczonych straszliwa awantura. Ja nie znaczy wiem, ale nie będę szczegółów, która firma go lubiła robić. Zrobiła się dzika awantura. Takim whistleblowerem był bardzo wybitny kardiolog, szef wtedy kliniki na Uniwersytetu Cornella, pan Topol. Zrobiła się gigantyczna awantura. Efektem tej awantury było wyrzucenie pana Topola z pracy. Nic mu się złego nie stało. Jest teraz dyrektorem Instytutu Solka w La Jolla. Pisze wspaniałe książki, bardzo z jakichś powodów są nietłumaczone na polski, ale jest taka fenomenalna książka o tym, jak to można będzie, jak to już można w sposób zdalny leczyć ludzi poprzez nowe urządzenia telemetryczne. Ja myślałem, że to jest fantazja. Proszę? Topol. Nie, 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 ale przez prawdziwe, ja Państwu mogę powiedzieć, ja z jakichś tam powodów musiałem się poddać takiemu badaniu i pan doktor przylepił mi takie maleńkie pineseczki tutaj, które nie miały żadnych kabelków i dużą, jedną taką troszkę większą pigułę i powiedział, że to jest coś, co się nazywało kiedyś, będzie mi badać 24 godziny, holter to się kiedyś nazywało. Ja się zapytałem, dobrze, to tak kabli nie ma? Nie, mówi tak. A mówię, co? A może pan pływać z tym? No w basenie to niech pan uważa, żeby się panu nie odlepiło, bo jak pan mi utopi ten nadajnik, to drogo kosztuje. To także, ale pod prysznic, żaden problem. No i dobra, i po tam dwóch dniach idę do niego, a on mi wyjmuje na swoim iPadzie, pokazuje mi swój zapis, bo to bydle jeszcze przez internet rozmawiało z panem doktorem, prawda? Więc takie rzeczy istnieją już w życiu naszym. Wspaniała książka. No dobra, Topol to zrobił. No i zrobiła się w Ameryce koszmarna awantura i prezydent Bush, wtedy młody Bush, stwierdził, że największy skandal, to no, można się pomylić, ale w jaki sposób to lekarstwo przeszło przez FDA? W jaki sposób to zostało zatwierdzone? I ponieważ tam było wiele wypadków śmiertelnych, to powołał komisję prezydencką, która to miała sprawdzić. I ja byłem wtedy akurat w Stanach Zjednoczonych, byłem na Uniwersytecie w Wake Forest, który to jest uniwersytet, który jest właściwie przybudówką do kliniki medycznej. To jest podobno czwarta akademia medyczna w Ameryce. Także właśnie ten uniwersytet kształci i prowadzi badania wyłącznie takie, które mają jakiś bliski związek, no poza niewielkim wydziałem fizyki, na którym trzeba też i normalnych fizyków, żeby można było tych medyków czegoś tam też nauczyć. Otóż, no i prezydent Bush powołał tą komisję i ja sobie czytam przy śniadaniu w New York Timesie tą komisję i patrzę, że jest nazwisko jednego farmakologa. Farmakolog to się nazywa, czy farmaceuta? Farmakolog z Uniwersytetu właśnie w Wake Forest. Sam myślę, fajny jakiś taki facet. I następnego dnia, to tak przeczytałem i machnąłem ręką, co mnie to obchodzi. I następnego dnia zaczęło się piekło. Ale od lewicy do prawicy. Wszyscy w komisji, tylko nie ten facet. No więc na lunchu zapytałem się moich kolegów, słuchajcie, wiecie, ja tu jestem dopiero od 2 miesięcy. Co to, komu ten facet podpadł, że tak na niego? Oni mówią, a ty go nie znasz. Mówię, gdzie, no ja tu jestem 2 miesiące. Słuchaj, to my cię umówimy z nim na obiad. No dobrze, i po kilku dniach zadzwoniła mi sekretarka od tego pana profesora, że pan profesor mnie zaprasza na lunch. Pytam się, gdzie? A mówi, to nie, przyjedzie po pana samochód. No rzeczywiście jest dzień, ja wychodzę, przyjeżdża piękna limuzyna, wsiadam do tej limuzyny, okazało się, że idziemy do najdroższego hotelu w tym mieście. Cały jego zespół siedzi przy dookoła stołu, miejsce dla mnie koło pana profesora, siadamy, no uroczy facet, bardzo sympatycznie wszystko. No i w tej rozmowie się dowiedziałem, że ten pan jest jednym z spadkobierców rodziny Reynoldsów od papierosów.
Jak powiedział, jeszcze jego wnukowie mogą $1 000 000 dziennie przefajfunciać i jeszcze trochę pieniędzy dziadka zostanie. Otóż ten człowiek całe swoje życie nigdy nie wziął żadnego pensa na badania naukowe. Nawet instytut, który ma na tym uniwersytecie, sam zbudował za własne pieniądze. Wszystkim pracownikom płaci pensję sam. W związku z tym jest kompletnie niezależny. Nie ma jak go chytnąć. Nie ma na niego haka, nie ma na niego papierów, nie ma na niego teczki, prawda? W związku z tym, jak można, żeby on był tym, no się nie dało go wyrolować, wajak został zakazany, tam są procesy sądowe do dzisiejszego dnia. No ale nie możemy polegać na uprawianiu nauki przez ludzi, którzy są, jak Anglicy mówią, independently wealthy. Tak kiedyś było. Cavendish, Newton. To byli ludzie independently wealthy. Badali naukę, uprawiali naukę, ponieważ mieli skądś pieniądze. Odziedziczyli, ukradli, no różnie to tam się powodziło, prawda? Ale myli. No my tego nie mamy. I przykład pani Oliwiery jest takim wybranym przeze mnie przykładem. Mógłbym się znęcać nad sprawą pani, jak ona się nazywała, tej asystentki Baltimora, sprawy z laureatem Nagrody Nobla Baltimorem, którego pani Curie, jego prawa ręka, nie wiadomo, fałszowała te wyniki, czy nie fałszowała, ale w każdym razie było coś nieczystego w tym wszystkim. I kiedy młoda doktorantka postanowiła zrobić awanturę, to na wszelki wypadek Baltimore ją wyrzucił z roboty, prawda? Proszę? Panią McDonald, ona się nazywa. Asystentkę panią Curie bronił do końca. Tylko tyle, że on był wtedy w Harvardzie, to ją przeniósł do Taft University. One są, ten procesy się okazały być niekonkluzywne przez wiele lat i chyba oni jakąś taką tam umowę zawarli poza sądem. W każdym razie ta dziewczyna straciła pracę i ona nie jest w nauce. Ta dziewczyna, która zarobiła. Także o tym sobie musimy zdawać z tego sprawę, że nie jest najlepiej. No więc na końcu, proszę Państwa, w tym serialu Archiwum X, które mogli Państwo oglądać, jest to sławne zawołanie i prawda jest gdzieś tam. The truth is out there. No i właśnie. I mamy dwa wyjścia. Albo naprawdę uwierzymy w kręgi zbożowe, prawda? I jeżeli społeczeństwo straci wiarę w naukę, to całkowicie stanie się w rękach specjalistów od kręgów zbożowych. Oczywiście powinni być, to jest równanie Schrödingera, najważniejsze równanie fizyki, więc powinni raczej wierzyć nauce. Ale robimy wszystko, żeby dla zwykłych ludzi, a to w końcu oni się składają w każdy sposób na nasze pieniądze, żeby oni nie wiedzieli, komu wierzyć. Bo ta nauka przestała być dostarczycielem bezpiecznej prawdy, bo coraz bliżej każdego prawdziwego osiągnięcia naukowego znaleźć możecie Państwo patentowe oszustwo. 1 na 8 dni. Jak u Ayana Shena. Dziękuję bardzo. To ja chciałbym poprosić o komentarz do takiej kwestii. My się współcześnie śmiejemy ze zdania opublikowanego tam, zdaje się, że w XVIII wieku. Koń jaki jest, każdy widzi. Otóż o co tu chodzi? Że współcześnie przeciętny człowiek nie jest w stanie zrozumieć opisu świata robionego, wprawdzie wykład ten poddaje w wątpliwość uczciwość naukowców, ale dajmy na to, że przez uczciwych naukowców robiony opis jest niezrozumiały dla przeciętnego człowieka. W związku z tym weryfikacja prawdy, o którą by się tutaj chciało znaleźć, jest niezmiernie trudna. I wydaje mi się, że niepotrzebnie się śmiejemy z tego zdania księdza, on się nazywał... Już wszystko. Chmielowski, no właśnie. Dziękuję bardzo.
Prośbę o komentarz. Twierdzę, że to jest nieprawda, że nie ludzie nie mogą zrozumieć, o co się toczy w tej chwili w nauce. I myślę, że to jest w dużej mierze wina ludzi, którzy na ten temat opowiadają. To jest osobny temat, jak gdyby, dotyczący upowszechniania nauki, ale proszę zwrócić uwagę, że on się też skomercjalizował. Prawda? Mamy lawinę takich pseudo-fajnych nazw używanych w nauce. W dużej mierze to się zaczęło od takich tytułów, które Hawking wymyślił, żeby pokryć koszty swojego leczenia. Te nazwy są takie, teleportacja i tak dalej. One są dobierane w ten sposób, żeby się wydawało, że są bardzo fajne i ludzie tracą zrozumienie, prawda? Natomiast większość prawdziwych osiągnięć naukowych jest zawsze do wytłumaczenia. Jak ktoś nie umie wytłumaczyć pewnych rzeczy dość prosto, to znaczy, że się sam na tym nie zna. Nie rozumie tego. Bo oczywiście są sytuacje, kiedy człowiek bez pewnego wykształcenia technicznego ma kłopot. Ja dam Państwu przykład. To było w 1995 roku. Był początek internetu. Ja miałem już swój taki modem. On godzinami działał, ale siedział w domu i działał. I któregoś dnia wróciłem do domu i włączyłem ten swój bardzo prymitywny internet i dostałem wiadomość od mojego znajomego matematyka amerykańskiego, Kena Ribety, że był na wykładzie zupełnie nieznanego nam wtedy człowieka, Andrew Wileya, który to Andrew Wiley, jak pisał Ribeta, udowodnił wielkie twierdzenie Fermata. I ja teraz siadam i napiszę w nocy taką krótką notatkę, co ja z tego wykładu zrozumiałem i wszystkim roześlę nad ranem. No więc akurat poczekałem, jak ta wiadomość się ukazała. To już jednocześnie wiedziałem, że się ukazało w New York Timesie na pierwszej stronie, że udowodniono wielkie twierdzenie Fermata. 320 lat setki ludzi kończyło w szpitalach dla wariatów, próbując to udowodnić, a ten człowiek ponoć to udowodnił. No i ja miałem ten tekst. Tekst był, okazało się, że to wielkie twierdzenie udowadniało się jako szczególny przypadek bardzo skomplikowanych twierdzeń dotyczących tak zwanych krzywych eliptycznych i funkcji eliptycznych. Nikt wtedy poza niewielką grupą, może 5-6 ludzi na świecie się tą tematyką zajmował. Ale to było coś zupełnie fantastycznego. I tak się złożyło, że ja nie wiedziałem, co to, jak te twierdzenia wyglądają. Do dzisiejszego dnia nie wiem, jak ten dowód naprawdę przebiega, prawda? Ale wiedziałem, że coś się wydarzyło. Szybciutko przeczytałem, co to są te wypliczne, ale wiedziałem dużo o twierdzeniu Fermata, o tym, po co ono jest i co ono zmienia w naszym życiu i tak dalej. I tego dnia, kiedy ja to się dowiedziałem, ja się umówiłem z jedną dziennikarką z Polskiego Radia, niestety już nie żyjącą, że ona miała takie wieczorne programy, że ja przyjdę do niej wieczorem. Mieliśmy o czymś tam rozmawiać, już nawet nie pamiętam o to. Ja do niej zadzwoniłem, mówię, słuchaj Janka, to jest bez sensu. Wydarzyła się gigantyczna sensacja naukowa. Ona ma takie reperkusje cywilizacyjne, zupełnie niebywałe. Coś od 300-kilkudziesięciu lat nie udało się zrobić. Porozmawiajmy. Ona mówi, ale gdzieś ty skretynią, ja w ogóle nic nie umiem z matematyki, bla, bla, bla. Ja mówię, to będziesz siedzieć cicho. Ja będę nawijał. I zrobiliśmy na ten temat audycji. To była najlepsza audycja popularno-naukowa, jaką w życiu miałem. Dlatego, że rozmawialiśmy o matematyce i przez to, że ja byłem zmuszony do mówienia niesamowity, prosty sposób o tym, prawda? I o w ogóle, dlaczego takie twierdzenia dziwne z matematyki są potrzebne. Chyba wtedy to był początek, jeszcze ludzie za bardzo się tym w Polsce nie interesowali. Na przykład tłumaczyłem wtedy, pamiętam, że przez dłuższy czas tłumaczyłem ludziom, jak to działa, że wystarczy podać 4 cyfry PIN kodu. Już były wtedy bankomaty, prawda, ale nie tak dużo. I że nikt tych pieniędzy nie ukradnie, prawda. Jak to jest z tym bezpieczeństwem banku, iż to wszystko jest związane z liczbami pierwszymi i o tym wszystkim. I tak jakśmy sobie rozmawiali i ludzie dzwonili, bo to już były takie audycje kontaktowe, ludzie telefonowali. I to było coś fantastycznego, więc można ludziom. Prawie wszystko można ludziom pokazać. I muszę powiedzieć, że na końcu tego wszystkiego taka pani zadzwoniła i mówi, że ona to tak nigdy nawet szkoły nie skończyła, ale teraz się uczy z wnuczką
i czy ja bym jej nie mógł poradzić jakiejś dobrej książki z matematyki, żeby ona się więcej nauczyła niż ta wnuczka umie i tak dalej. Więc ja jej powiedziałem, żeby poszła poszukać tam, nie wiem, Lilawati czy coś do biblioteki, a jak nie będzie, to żeby zadzwoniła, to ja jej wyślę jakąś, to znajdę jej w Warszawie, to Lilawati jej wyślę. Nie zadzwoniła, więc myślę, że znalazła i na końcu tej rozmowy zrobiłem jakiś zupełnie idiotyczny błąd. Mianowicie powiedziałem, no a jakby ktoś z Państwa chciał tą notatkę Ribety dostać i dowiedzieć się, jak to było, to jak zadzwoni do mnie do instytutu następnego dnia, to wyślemy kserokopię. I następnego dnia o 5 po południu nasza kochana sekretarka Teresa Barańska, która już niestety nie jest naszą sekretarką po 30 kilku latach, weszła do mnie i powiedziała, jak kiedyś jeszcze coś takiego zrobisz, to ja ci pokażę. Ona przez cały dzień wisiała na telefonie, robiła te kretyńskie odbitki dla jakiejś armii ludzi, którzy dodzwaniali się do niej, do centrum, żeby zabrać się więcej. Nie, o nauce można mówić na każdym poziomie. Nie wolno mówić, że ludzie nie rozumieją. Świat wcale nie jest aż taki. Można nie wiedzieć, w jaki sposób się wylicza, że masa, że według teorii Higgsa masa protonu wynosi tyle to, a tyle plus minus te. To jest nieważne. Ale naukę można tłumaczyć ludziom w ten sposób. Jest jak, bo w tym roku nie było zimy, więc mój dowcip jest bez sensu. Że wychodzi pan na ulicę, poślizgnie się pan na lodzie i wywinął pan orła. Prawda? Otóż wywinął pan orła nie z powodu spisku komunistycznego lub imperialistycznego, w zależności od przekonań politycznych, tylko dlatego, że pewne prawa przyrody zadziałały. Prawda? Coś się z tym tarciem stało między podeszwami pana, prawda? A obliczanie, jaka siła działała na pana pierwszą krzyżową, jak pan huknął w ten lód, to jest osobna sprawa i mi się wydaje, nawet nie warto się tym zajmować, takimi obliczeniami, to można zrobić. Ale zrozumieć to zjawisko i każde inne zjawisko w przyrodzie może. Panie profesorze, tu jeszcze trochę z drugiej strony. Skąd się biorą wynalazki? Otóż wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, ale jest jeden głupek, który tego nie wie i on to wtedy wynajduje. No to jest... jeden z takich kalamburów, który jest całkowicie pozbawiony sensu, mimo że pochodzi od Einsteina, podobno od Einsteina, w co nie wierzę. Mianowicie to jest nieprawda. Nie ma wynalazków, które się wzięły z tego, że ktoś czegoś nie wiedział. Nie, takich rzeczy nie ma. Takich rzeczy nie ma. Pojawiają się pewne osiągnięcia jako pewien kawałek niespodziewany w badaniach naukowych, tak jak było właśnie z Andrew Wileyem, kiedy udowodnił wielkie twierdzenie Fermata. Ale tak naprawdę nie jest, że sobie ktoś idzie ulicą, myśli, o tutaj palma jak na rondzie, prawda, a o, ja już teraz wiem, dlaczego te kwarki mają taką masę. Nie, takich rzeczy nie ma. To jest takie fajny kalambur u cioci na imieninach, który... mnie się wydaje być głęboko błędny. Poza tym wynalazki odgrywają coraz mniejszą rolę w rozwoju cywilizacyjnym świata. Coraz większą rolę, to ktoś to powiedział, że tam odkrycie naukowe to jest 10% inspiration, 90% perspiration. Prawda? 10% inspiracja, 90% spocenie się przy pracy. Otóż teraz jest chyba 98%. Proszę Państwa, no na przykład jedno z urządzeń, które całkowicie zmieniło naszą cywilizację. iPhone. Smartfony, powinienem reklamować, ale tego rodzaju urządzenie. Otóż wewnątrz tego urządzenia nie ma żadnego wielkiego odkrycia naukowego. Wszystko to, co tu było zrobione, było znane kilkanaście lat temu. Jedyna rzecz, która została wymyślona, to jest to, że można to wszystko złożyć do kupy, zaplombować w pudełko, które się kiepsko rozkłada i zrobić z tego coś takiego, że jest ileś set milionów ludzi na świecie, takich jak Łukasz Turski, którzy z wypiekami na twarzy czekają, kiedy się pojawi nowy model iPhone'a, żeby go kupić i wydać ciężkie pieniądze i jeszcze zrobić to tak, żeby się żona nie dowiedziała. Otóż to jest, proszę Państwa, coś niebywałego. To nie jest żaden wynalazek. Nie było właściwie żadnego wielkiego wydarzenia technologicznego zmieniającego świat od wielu dziesiątków lat, które byłoby oparte na osiągnięciach naukowych. To są rzeczy wyjątkowej pracy i wymyślenia klienta. I dlatego
coś się zmieniło w nauce, prawda? My mamy, oczywiście ja mogę, pokazałem teraz przykład tego, ale mogę Państwu powiedzieć, że mamy jedną z dyscyplin życia intelektualnego, która jest dla nas wszystkich bardzo ważna, szczególnie jak patrzę na tą salę i na siebie, to znaczy medycyna. Medycyna znajduje się w gigantycznym kryzysie z powodu tego, że fizycy przestali w prosty sposób dostarczać nowych urządzeń do medycyny obrazkowej. Przez ostatnie 115, 18 lat mniej więcej mamy tryumf medycyny polegający na tym, że myśmy co kilka czy kilkanaście lat dostarczali medycynie coraz nowych urządzeń pozwalających zajrzeć do naszego organizmu nie tylko na stole sekcyjnym. Prawda? Ale to się kończy. Kończy się z PET, potem może będzie single photon emission tomography, tylko ilość eksperymentów, które trzeba zrobić, żeby umieć z tych pomiaru tam jednej liczby w danej komórce zbudować ten obraz, grafikę komputerową, którą oglądamy na przykład w rezonansie. Otóż proszę Państwa, rezonans nie ma żadnego obrazka. Rezonans mierzy trzy liczby. Są miliony eksperymentów, które mówią, ile te trzy liczby wynoszą w zdrowych lub chorych komórkach i z tego powodu jest napisany obraz, to jest grafika komputerowa, która tworzy ten obraz, który potem pan doktor opisuje w lewej półkuli drobne tam zmiany, prawda? W prawej półkuli brak. Tak? Otóż to jest, proszę Państwa, coś, cośmy robili. Tego za chwilę nie będzie. I koledzy medycy będą musieli, będzie fMRI, nauczymy się kręcić filmy, nauczymy się może wreszcie zrobić holograficzną ultradźwiękowe badanie. Będziemy mieli holograficzne, tak że będziemy widzieć w przestrzeni, prawda? Pan doktor będzie widział po kilkunastu sekundach, będzie widział nie trzy rzuty nerki, prawda? Ale będzie widział całą ludzką nerkę wiszącą w powietrzu, prawda? Co przed operacją będzie dla niego zupełnie fantastyczne, prawda? Przy operacji guza, prawda? Oczywiście zrobimy prawdopodobnie to, że będziemy potrafili operować nożem protonowym i w związku z tym dokładność wycinania guzów stanie się kilkukomórkowa, prawda? A nie mikronowa, prawda? Ale to wszystko jest. My wszystko o tym wiemy. Nie widzimy żadnego takiego. Oczywiście ktoś może powiedzieć, jak rentgen zrobił swoje doświadczenie, to też nikt nie wiedział, że takie będzie. Ale nic nie wskazuje, żebyśmy coś takiego wiedzieli w tej chwili. No to jest bardzo, bardzo z tym źle. Produkujemy za mało lekarstw nowych. Znaczy wydaje się, że banialucze, bo przecież co chwila w telewizji leci nowe lekarstwo, tak? Ale to są stare, znane lekarstwa, które są zawiniane. Sieci świstak i zawija, prawda? Stare w nowe, dlatego że badania nad nowymi lekarstwami są tak nieprzytomnie drogie, między innymi z powodu politycznych. Od obciążenia badaniami politycznymi, ochroną zwierząt, prawda? Proszę zwrócić uwagę, firmy kosmetyczne nie mogą właściwie żadnych badań robić na zwierzęta, bo nie uzyskują zgód tych komisji, jak oni się nazywają, etycznych. Jedyne, na kim można badać kosmetyki, to są ludzie w Afryce. Poza dolara się zawsze znajdzie w Kenii czy w Nigerii kogoś, kto się posmaruje nowym kremem, prawda? Jak dostanie tam parchów, kto by się tym przejmował, będzie drugi. Tak? Ale pieska, czy kotka, albo królika, o nie, to panie w Anglii dostaną wypieków i się zaplują na Trafalgar Square, prawda? Że się męczy zwierzątka. A te tam kobiety w Nigerii to no, taki los. Tak? Otóż mamy strasznie za mało nowych lekarstw. Mamy za mało lekarstw. Będziemy mieli potworny problem, kiedy aktywne, znaczy jak to się nazywa, lekoodporne to się mówi? Lekoodporne szczepy gruźlicy się pojawią. Już są, ale jak się pojawią masowo.
Jeżeli prawdą są te doniesienia o lekoodpornej czy niepoddającej się szczepieniom odmianie polio w Kalifornii. A będzie wesoło na świecie. Prawda? Bo się nie prowadzi badań naukowych, bo kochamy przyrodę i wszystkich kochamy za wyjątkiem człowieka. Otóż to jest naprawdę strasznie skomplikowana rzecz, ale częścią tego problemu są też nam ludzie po prostu nie wierzą. Ludzie nie wierzą, bo przecież wszystko to, o czym dzisiaj mówiłem, to można było dawno wykryć. To się w ogóle nie powinno zdarzyć. Prawda? To nie było. W fizyce był taki w latach 30., jeszcze do 50. latach Wolfgang Pauli. Fizyk, prawda? Który wiadomo było, że przychodził na seminaria naukowe, siadał w pierwszym rzędzie i po 3 minutach referatu tak poruszał palcami, żeby to już skrócić, bo to bzdura. Prawda? Był Lew Landau, jeden z geniuszy dwudziestowiecznej fizyki, który gwizdał, miał taki gwizdek jak sędzia futbolowy i na seminariach gwizdał, prawda? I wygwizdywał osoby, które mówiły niepotrzebne rzeczy, prawda? Mówił, że większość badań naukowych to są lingwistyczne prace, które go nie interesują. To się takiej krytyki już nie ma, prawda? Bo kiedyś mówiono w Polsce, wszyscy mamy jednakowe brzuchy, a teraz wszyscy mamy ponoć jednakowe głowy. Tak? I mamy jakieś takie metody statystyczne oceniania. Andrew Wiley nie napisał żadnej pracy przez 7 lat przed udowodnieniem wielkiego twierdzenia Fermata i ani jednej pracy po udowodnieniu wielkiego Fermata. Według przepisów istniejących w polskiej nauce nie dostałby pracy. Peter Higgs, który dostał Nagrodę Nobla za przewidzenie bozonu Higgsa, napisał 10 prac naukowych w ciągu swojego życia. I go powinni wyrzucić na zbitą pysk z roboty, według dzisiejszych statystyk, prawda? Więc my po prostu zupełnie nie jesteśmy, idziemy w ślepą kierunkę. I to ludzie widzą. Nie można siedzieć, kłamać ludziom, prawda? W nauce nie wolno kłamać, oszukiwać, a my robimy cyrk z tej nauki. Przepraszam, uniosłem się. Znaczy ja może w formie uwag, jeżeli można. Może tak, jeżeli zaczął pan swoje wystąpienie od wątku finansowania i ja myślę, że warto byłoby w kontekście właśnie tej kwestii podkreślić właśnie rozróżnienie na nauki podstawowe i stosowane. Ja się któregoś razu właśnie profesora Balcerowicza zapytałem o jego pogląd na temat finansowania nauki. No on, tak skracając, mniej więcej on widzi tak, że pieniądze publiczne inwestowane w nauki stosowane są marnowane. Lepiej budować autostrady za te pieniądze, bo podał przykład projektu Concorda. Natomiast profesor Barcelowicz stwierdził, że w przypadku nauk podstawowych rzeczywiście pieniądze na finansowanie nauki powinny pochodzić, powinny od podatników pochodzić, prawda? Może nie będę w tym momencie dyskutował z tym, ale chodzi mi o to, żeby podkreślić jakby to rozróżnienie między naukami podstawowymi a stosowanymi. Ponieważ nie chciałbym się wdawać w dyskusję z nieobecnym profesorem Balcerowiczem, tylko powiem, Pasteur powiedział kiedyś, nie ma badań stosowanych, są tylko zastosowania nauki. Nie ma czegoś takiego jak nauki stosowane. Ten podział nie ma najmniejszego sensu. Nie wiadomo, jak go przeprowadzić. Nie wiadomo, na podstawie jakich kryteriów, prawda? Ten przykład z Faradayem jest przykładem, że tak nie wolno. Po prostu nie ma. Jest jedna nauka i ona zawsze w końcu się ludziom do czegoś przyda. Siedzieliśmy na drzewie, jakoś my zleśli, małpolud wpadł na pomysł, że jak jest kawał krzemienia, który ma taki czubek, to się tym czubkiem najlepiej rozbija kokosa, a jeszcze lepiej czaszkę sąsiada, w której jest najlepsze jedzonko, prawda, wysokokaloryczne,
o nazwie mózg, co prawda potem jakieś priony się pojawiły, ale to jak gdyby straty, jak mówiłby... Proszę? Też nauka, ale to jak mówił pułkownik Omela na studium wojskowym Uniwersytetu Warszawskiego, straty muszą być w ludziach i sprzęcie. Więc no, tym mózgiem się też tam można napaść. I nie ma, no nie ma. Potem wszystko się tak odbywało. Ja nie widzę możliwości właśnie mówienia o tym, że są jakieś nauki stosowane. Co, jakbym tak popatrzył, usiadł i powiedział, co w fizyce jest niestosowane? Znaczy, mogę? Tak. Na ile ja zrozumiałem tę wypowiedź, to chodziło o działalność inżyniersko-rozwojową. Czyli na przykład, no nie wiem, na zakład samolotów śmigłowców na Melu, projektowanie nowych płatowców. No i co? Powiedzmy w IPP-cie. To jest zastosowanie. To panie, wie pan, jakie tam potworne rzeczy się jak trzeba nauczyć? Czy Prymana, to jest coś zupełnie niebywałego. W czasach mojej młodości, jak miałem troszkę więcej czasu i miałem czas pisać, to pamiętam, napisałem taki artykuł, zaraz jak się pojawiło pierwsze Jumbo Jet. Bardzo starannie był opracowany. To genialny samolot, tyle lat lata, prawie się nie rozpada. Chyba czasem zginie tam gdzieś, prawda? Nawet Malezyjczycy nie są w stanie znaleźć, prawda? Po się okazuje, że Indusi to włączają radary, jak ktoś do nich zadzwoni, że coś się dziwnego dzieje, to się włączy ochrony terenu. To bardzo fajny sposób prowadzenia działalności. Otóż i na samym początku, jak zbudowano Jumbo Jety, one latały, tylko na lotniskach, gdzie latały Jumbo Jety, wydarzały się katastrofy. No i nikt nie wiedział dlaczego. Nawet na lotnisku w Chicago DC-8, to jest duży samolot, nagle trzasnęło nim o ziemię. Nie wiadomych powodów się tam ileś osób zabiło. No i potem dopiero się okazało, że to dlatego, że panowie nie policzyli jednej rzeczy. Mianowicie samoloty latają dlatego, że dookoła skrzydeł tworzy się wir. Prawda? To nieprawda, że z powodu prawa Bernoulliego. To jest moja wielka wojna z zespołem Centrum Nauki Kopernik, który zrobiło model skrzydła i twierdzi tam nawet w instrukcji, że to z powodu prawa Bernoulliego, co jest nieprawdą. Ale nie udało mi się przekonać, żeby rada naukowa mnie nie poparła, więc instrukcja zła wisi, prawda? Otóż ten wir, no i ten wir się kręci. I oczywiście, ponieważ skrzydło ma skończoną długość, to ten wir się zsuwa z tego skrzydła. No i się zsuwa, a tam się po drodze tworzy nowy i to sobie leci. Ale jak się zsuwa, to nikt nie zastanowił się, że jak to się zsunie z takiego jumbo, to jest gigantyczne. Ten wir jest gigantyczny, on bardzo długo będzie żył. I dlatego na lotniskach, dopóki nie wymyślono czegoś, co teraz każdy z Państwa może zobaczyć na lotnisku, na końcach skrzydeł Jumbo Jeta, taki gadżet stoi, drobiazg, kawał blachy, który powoduje, że się, jak ten wir się zsuwa, to mu się daje takiego małego pstryczka. I ten mały pstryczek powoduje, że wir już ma wyrok śmierci. I po kilku metrach już go nie ma, prawda? To wtedy one żyły, no jak taki samolot wpadł w taki wir, nie wiedział, bo go nie widać, prawda? No tego prasnęło o ziemię i się rozpadł. To są badania stosowane, czy to są nauki podstawowe? No, niech profesor Balcerowicz określa, może założy sobie firmę, może Ford będzie wydawał zaświadczenia, co jest badaniem stosowanym, a co jest badaniem naukowym. Ja nie wiem, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Nie dzielmy nauki. Każda rzecz, która jest ważna i ciekawa, kiedyś znajdzie zastosowanie. Był taki film pod tytułem Olej Lorenza. Chyba dużo osób to oglądało i tam właśnie, nie wiem, czy to prawda... Pan Nolte. Tak. I on znacznie lepiej gra jakąś pyskę. I ci rodzice, szukając ratunku dla dziecka, pogrzebali w internecie i znaleźli jakieś badania na szczurach, bodajże Polaka, które to badania oczywiście prowadzili zoologowie. No i się okazało, że na podstawie tego badania wymyślono ten olej Lorenza, który znalazł zastosowanie, a tam takie... No właśnie. No, to film. No, tak. No. Pani, a ile ja rzeczy widziałem, jak 3 lata temu.
Nie, nie, nie. Ja mówię o tym, że zastosowano, być może tylko film, to tylko w filmie, ale badanie, które było badaniem takim podstawowym do znienacka, przydało się w praktyce. Oczywiście, tak. No są zawsze badania, ale a propos szukania. Jedną z osób, która funduje badania naukowe w Ameryce coraz więcej, jest Jimmy Simons. To jest człowiek, który jest multimiliarderem, właścicielem, szefem jedynej firmy hedgingowej, takiej grającej brutalnie na giełdzie, która nie miała problemów w 2000, kiedy Lehman Brothers się rozleciał. Jim Simons jest najbardziej utytułowanym matematykiem amerykańskim. Ma wszystkie możliwe nagrody, które są przyznawane matematykom w Stanach Zjednoczonych. I w latach 80. poprosił, był dziekanem wydziału w Stony Brook na uniwersytecie, poprosił o podwyżkę. I władze odmówiły mu podwyżki, to trzasnął, prasnął i założył firmę hedgingową. No i teraz ufundował właśnie Stony Brook za 100 milionów dolarów bibliotek. Otóż Simons finansuje badania podstawowe. Podejrzewam, że jego żona, która jest to bardzo silnie zaangażowana, jest w ogóle z zawodu psychologiem, ale tego nie wiem. Ale ona jak mówi, to mówi tak się zna na takiego żargonu używa, że myślę, że normalny człowiek to nie umie takich rzeczy, prawda? Więc podejrzewam, że ona jest psycholog. Otóż Simons się wściekł, kiedy powstała ta sławna historia, że podobno szczepienie na kokluż wywołuje autyzm, prawda? No i tego tamtego on się jakoś... To też podobno Science. Tak, no, ale ten, jak on się nazywał, ten lekarz, który to opublikował, który siedzi już teraz w kryminale, bo to jest bandyta, złodziej jest. Ale nieważne. To w każdym razie historyjka była znana i się okazało, że naprawdę praktycznie nie finansuje się badań nad autyzmem. Wiadomo, że jest taka choroba. Tam się różne rzeczy robi, tam psotechnikę, że jak dziecko autyczne na kodach psie, tam się przytula, to może będzie lepiej. Takie głupoty, no słyszycie, konioterapia, czy jak to tam się nazywa, hipoterapia, przepraszam. Żeby ładnie to się nie mówi konio, tylko hipo i wtedy jest wszystko okej, okay, tak? Ale tutaj psycholog mówi, że to pomaga. Ja nie, ja nie wiem, ja myślę, że mnie konioterapia pomaga, w tym sensie trzymam z daleka, bo jakby mnie kopnął. To, no, ale nie jesteś autystyczny. Ja nie jestem autystyczny. Nie, uważam, że nie. No, być ADHD może. Może masz, ale nie autystyczny. To są dwie różne sprawy. A to są dwie różne. Nie, dobrze, ale ja może skończę, o co chodzi. Otóż Simons postanowił założyć fundację i włożył na pierwszy rok coś tam 400 milionów dolarów w tą fundację, teraz już prawie 1,5 miliarda jest włożonych. I rozumiem, że jest taka choroba podobna od autyzmu, która się nazywa choroba Aspergera. Syndrom Aspergera. System. To jest autyzm, tak samo. No ale nie jest uważana. Otóż wiadomo już, że pewne typy właśnie z badań tej fundacji, którą zafundował Simons, matematyk, do spółki z żoną, którą ja podejrzewam, że jest psychologiem, oni właśnie stwierdzili, że to jest genetyczne. Ale to wiadomo od jakiegoś czasu. No tak, ale o ile ja rozumiem, to w sprawozdaniu fundacji jest napisane, że to jest pierwsze potwierdzenie. Więc myślę, że oni takie rzeczy piszą dobrze, bo by ich prawnicy konkurencji spuścili z torbami. I oni sobie nie mogą pozwolić na to. Otóż to są badania podstawowe, czy to nie są badania? Czy medycyna jest nauką stosowaną, czy badaniem? Jednym z strasznych rzeczy w Polsce, proszę sobie wyobrazić, my na pewno nie będziemy w stanie wymyślić czy sfinansować nowego leku na jakiegoś nowotwora, bo nas nie stać na badania kliniczne, testowe i te wszystkie. Ale to, że w Polsce się praktycznie nie inwestuje pieniędzy w badania w dziedzinie medycyny klinicznej, to, że na przykład nikt nie uruchomił wielkiego programu naukowego, który by zebrał do kupy razem to, co w Polsce wydaje się być specjalnością światową, to znaczy fizykoterapii. Na całym świecie w większości bardzo dobrych centrów takiej fizykoterapii są polscy eksperci. Umiemy ich kształcić, mamy świetnych ortopedów takich właśnie od tego. Dlaczego nie możemy prowadzić intensywnych badań w tej dziedzinie? Tego nie rozumiem.
Jak to są badania stosowane czy niestosowane? Mi się wydaje, że one są podstawowe i stosowane. Cudzamen do kupy razem wzięte. Kończę.